Wśród zadań zamkniętych były nierówności, równania, geometria, było wyliczyć kąty. Były dwa zadania, w których trzeba było równania rozwiązać. Najwięcej trudności sprawiły zadania, w którym trzeba było coś udowodnić. To je ominęłam na początku i zajęłam się tymi prostszymi dla mnie. Ogólnie otwarte były trudne, chociaż łatwiejsze jak na maturze próbnej. 3 godziny jest wystarczająco dla osób, które potrafią sobie radzić z wzorami, ale osoby, które nie potrafią tego i musiały zaglądać do planszy, mogły nie zdążyć, mogło to nie być wystarczające. Do egzaminu maturalnego przygotowałem się całą 4. klasę, lecz ostatnie 2 tygodnie tak bardziej intensywnie. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że poszło dobrze. Do zdania, czyli myślę, że będzie dobrze.